jest jasne dla nas wszystkich, że w czerwcu będziemy opowiadać się za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Integracja będzie miała istotne znaczenie dla działania gospodarki polskiej. Integracja bowiem oznaczać będzie naszą pełną obecność w europejskiej przestrzeni badawczej, a co za tym idzie, uznanie nauki za zasadniczy motor nowoczesnej ekonomii. Istnieją dwa wielkie typy gospodarki, gospodarka ekstensywna i gospodarka intensywna. Gospodarka ekstensywna opiera się na zużywaniu zastanych zasobów materialnych zgodnie z zastanym stanem techniki i wiedzy. Gospodarka intensywna zużywa zasoby materialne zgodnie z nowymi myślami, które pojawiają się w wyniku rozwoju przede wszystkim nauki. Nowe myśli, właśnie ta nowa wiedza, która jest niezbędna dla rozwoju gospodarki intensywnej, tworzy się właśnie w laboratoriach badawczych. To przyjmując właśnie taką wizję działania gospodarki europejskiej, która musi być z natury rzeczy intensywna, Unia Europejska uznaje dlatego właśnie, że motorem tej nowej gospodarki będzie rozwój bazy naukowej. Ta sama zasada dotyczy również naszego kraju. Również u nas rozwój gospodarczy będzie zależał od wzrostu potencjału badawczego. Aby nie obracać się wyłącznie w sferze ogólników, ja podam jeden przykład pochodzący z prac naszego Centrum Doskonałości. Wprowadzając wybrany gen bakteryjny do marchwi, można doprowadzić do tego, że taka zmieniona marchew będzie mogła być stosowana jako szczepionka doustna likwidująca określone zakażenie bakteryjne. To jest dokładnie przykład tego, że jak nauka wpływa na ekonomię. Cena oczywiście tej nowej marchwy będzie wielokrotnie wyższa niż cena marchwy standardowej. Pojawia się wartość dodana, która wynika wprost z wiedzy dotyczącej transformacji roślin. Podaję ten przykład biotechnologiczny, dlatego że trochę wiem o tym, co to jest biotechnologia, o innych dziedzinach niewiele wiem, ale też dlatego, że uważam, że w aktualnej sytuacji gospodarczej Polski biotechnologia, która jest klasycznym przemysłem lekkim, jest istotną szansą rozwoju gospodarczego naszego kraju. Nie chcę powiedzieć, że jedyną. Chcę powiedzieć, że przemysły lekkie tutaj zapewne mają swoje znaczenie i jednym z przemysłów lekkich jest biotechnologia. Ja wierzę, że to dzisiejsze spotkanie pozwoli nam na zdanie sobie sprawy z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że istnieją w Polsce środowiska i instytucje już dziś obecne w europejskiej przestrzeni badawczej, przygotowujące ową bazę badawczą niezbędną w nowej ekonomii. Jednym z takich środowisk jest właśnie Ośrodek Ochocki. Po drugie, że potencjał tego ośrodka w skali krajowej jest poważny i jego niedocenienie, choćby w przyszłej strategii rządowej, byłoby marnotrawstwem. Dziękuję bardzo. Tak samo jak placówki naukowe kampusu Ochota, tak i placówki naukowe europejskie dostrzegły, że muszą integrować swoje możliwości, żeby sprostać wyzwaniom w skali globalnej, szczególnie dominacji na przykład przodującej w tej chwili nauki w Stanach Zjednoczonych. I utworzono taką inicjatywę, bo Europejska Przestrzeń Badawcza to jest pewna inicjatywa, która ma być odpowiedzią na te zagrożenia, która ma być stworzeniem koordynacji możliwości merytorycznych, organizacyjnych i finansowych naukowców w krajach Unii Europejskiej. Ta inicjatywa potrzebuje pieniędzy. Pieniądze są potężne, które przeznaczono. Są to pieniądze liczone w miliardach euro. W tej chwili jest to na przykład na jeden tylko szósty program ramowy, o którym zaraz powiem, to jest 17,5 miliarda euro. Ten program ramowy to jest
zintegrowanie merytorycznej działalności placówek Europejskiej Unii wokół kilku priorytetów tematycznych. Jak były wyłonione te priorytety, to oczywiście olbrzymia machina, w tej chwili nie będę o tym mówił, ale tylko przedstawię, że priorytety wyglądają następująco. Otóż te 17,5 miliarda dolarów będzie zasilało działania w przestrzeni genomika i biotechnologia, nanotechnologie, inteligentne materiały, nowe procesy technologiczne, stały rozwój i technologie społeczeństwa informatycznego, aeronautyka i badanie kosmosu, zdrowa żywność i obywatele i rządy w europejskim społeczeństwie opartym na wiedzy. Tutaj wytłuściłem pewne priorytety badawcze, dlatego że właśnie centra doskonałości w kampusie Ochota doskonale wpisują się w tak wyznaczone priorytety badawcze. Mamy tutaj jednostki, które prowadzą bardzo zaawansowane i dobre badania właśnie w tych tematykach. A skąd mogę powiedzieć, że one są dobre? A dlatego mogę powiedzieć, że te jednostki uzyskały status centrów doskonałości właśnie w tych dziedzinach. Status ten uzyskały poprzez pewien proces weryfikacji na poziomie Unii Europejskiej, czyli to było w 5. programie ramowym. Mamy jak gdyby możliwość kontynuacji już wchodzenia w strukturę europejskiej nauki na poziomie 6. programu badawczego. Tym programem jest już kilka bardzo konkretnych zagadnień: ekspresja genów i proteomika, studiowanie mózgu i zwalczanie chorób układu nerwowego, czy studiowanie rozwoju człowieka i procesów starzenia. Te wytłuszczone tutaj z dokumentu Unii Europejskiej priorytety są już bardzo mocno wpisane w tematykę Instytutu, który reprezentuje, Instytutu Nenckiego. Kilka grup, dużo grup w Instytucie Nenckiego pracuje właśnie nad tymi zagadnieniami. Każdy program badawczy to jest od 10 do 12 milionów euro. W programie badawczym bierze udział zwykle, charakterystyczny taki jest liczba 10 do 12 grup badawczych. W takim razie wejście do takiego programu to jest wejście do funduszy na każdą grupę badawczą około miliona euro. To już jest poważny zastrzyk na działalność naukową. Ja natomiast dostałem inne zadanie, jak wynika z treści naszego dzisiejszego programu. I będę mówił o wpływach Centrów Doskonałości Kampusu Ochota na lokalną społeczność. Otóż moi przedmówcy i następcy mówili o dwóch kluczowych sprawach, jakim jest oddziaływanie Centrów Doskonałości na sprawy krajowe i międzynarodowe, na gospodarkę narodową oraz na europejską przestrzeń badawczą. Tak jak powiedziałem, tematem mojej wypowiedzi jest wpływ Centrów Doskonałości na lokalną społeczność, którą definiuję jako pracowników, mieszkańców i inne osoby związane z firmami i dzielnicą Ochota i okolicami. Jakie mogą być bezpośrednie efekty naszych Centrów Doskonałości na lokalną społeczność? Otóż fundusze z Unii Europejskiej w dużej części są przeznaczone na wizyty gości zagranicznych, na krótko- i długoterminowe pobyty. Mówimy o dużych sumach pieniędzy, bo w sumie pewnie jest to może suma równa około milionowi euro. Tę sumę lokalna społeczność może konsumować. W jaki sposób? Ci ludzie przyjeżdżający na krótko- i długoterminowe pobyty potrzebują lokali do zamieszkania, nie tylko hoteli, ale również kwater na długo- i krótko- i średnioterminowe pobyty, potrzebują całodziennego wyżywienia, potrzebują dóbr kultury, sportu, rekreacji. To powinni znaleźć jak najbardziej w naszych okolicach. Otóż drugi efekt naszych Centrów Doskonałości to wykłady ich gości i ich uczestnictwo w działalności naukowej na kampusie Ochota. Wtedy mówimy o niewątpliwie zwiększonym poziomie zarówno edukacji, jak i nauki na terenie kampusu Ochota. A to będzie przekładało się na więcej funduszy na badania naukowe, na więcej funduszy na edukację i również na większą liczbę studentów, w tym również liczbę studentów z zagranicy. I trzecia rzecz, że nasze centra doskonałości są nie tylko promocją i reklamą
nas, naszych instytucji, ale również możliwością reklamy dla lokalnych biznesów, dla lokalnych miejsc, dla lokalnych różnego rodzaju usług. Chciałbym się zatrzymać na chwilę nad konsumowaniem funduszy Centrów Doskonałości w ramach właśnie przyjazdu gości zagranicznych na krótko, średnio i długoterminowe pobyty. Otóż nie ma problemu z zakwaterowaniem naszych gości na krótko. Mamy sporą liczbę hoteli i sporą liczbę pokoi gościnnych. Natomiast problemy tworzą się wtedy, kiedy przyjeżdżają nasi goście na dłużej, na kilka miesięcy. Ostatnio mamy gościa z Włoch, dla której to osoby musieliśmy znaleźć na 4 miesiące umeblowane mieszkanie. Był to ogromny kłopot i nie mogliśmy znaleźć takiego mieszkania na terenie kampusu, w pobliżu kampusu Ochota. W związku z tym mieszkanie zostało znalezione dopiero w Ursusie. Ktoś na Ochocie stracił kilka tysięcy euro, a nasz gość stracił sporo czasu na dojazd. To jeden tylko z przykładów i mnie się wydaje, że będzie przyjeżdżał do nas coraz więcej gości z zagranicy na dłużej i dużo więcej studentów, którzy będą potrzebowali nie tylko mieszkania, ale również prywatne kwatery. Nie ma u nas instytucji, która by koordynowała wynajem kwater na przykład dla gości zagranicznych, która by kontrolowała jakość tego typu kwater i stanowiła zabezpieczenie dla osób, które takie kwatery wynajmują. Przydałaby się taka firma, jak sądzę, i gdyby zaczęła działać, to mogłaby również przejąć na siebie wynajmowanie pokoi dla naszych studentów, dla studentów uczelni pracujących na kampusie Ochota. A to zysk byłby dla obu stron, zarówno dla osób wynajmujących pomieszczenia, często starsze osoby, które się obawiają robić to na zasadach czysto marketingowych dla osób nieznanych, i zysk dla naszych studentów, którzy by mieli mieszkanie blisko uczelni. Placówki, które zyskały status centrów doskonałości, udowodniły, że potrafią pisać wnioski grantowe do Unii Europejskiej, udowodniły, że potrafią zdobywać fundusze z Unii Europejskiej i już pokazują, że umieją te fundusze właściwie wykorzystywać, co nie jest taką sprawą prostą. A zatem, ponieważ są w Unii Europejskiej fundusze również na infrastrukturę dzielnic, miast, miasteczek, nie ma powodu, żebyśmy nie wzięli pod uwagę również poszukiwania takich funduszy dla kampusu Ochota. Jest to miejsce współdziałania między centrami doskonałości a lokalnymi politykami, politykami Ochoty i innych dzielnic, o to, byśmy się razem starali o te fundusze. Drugi aspekt. Dzięki temu, że powstały centra doskonałości, że mamy tutaj niesamowitą liczbę jednostek naukowych, skupionych i zajmujących się określonymi dziedzinami, istnieje szansa na stworzenie odpowiedniej infrastruktury i wsparcia powstawania firm, czy infotechnologicznych, czy biotechnologicznych. I prowadzimy już różnego rodzaju działania, które mają nas przybliżyć do tego typu działalności. Finowie odnoszą swój sukces dzięki właśnie temu, że połączyli pewne przemysły z nauką i edukacją na jednym terenie. My powinniśmy dążyć do tego, by kampus Ochota stał się parkiem naukowo-technologicznym. I możemy to zrobić. Jednym z przejawów takich działań było zorganizowanie w zeszłym roku na terenie Międzynarodowego Instytutu konferencji, w której uczestniczyły firmy zainteresowane finansowaniem aplikacyjnych badań biotechnologicznych i informatycznych. Znaleźli się przedstawiciele, którzy byli gotowi już wyłożyć pieniądze na ten cel. Nie straćmy tej okazji. A to będzie również znaczący wpływ dla lokalnej społeczności. I na koniec wpływ na nauczanie podstawowe i średnie, czyli na młodzież w dzielnicy Ochota i w najbliższych okolicach. Centra Doskonałości i inne placówki kampusu Ochota uczestniczą w corocznym festiwalu nauki, ale jest to jednorazowe, kilkudniowe wydarzenie. Nie ma powodu, żeby sądzić, żeby nie przedłużyć i nie zmienić statusu tego typu działań i przedłużyć lub zwiększyć częstotliwość tego typu oddziaływania nas, uczonych, nauczycieli akademickich, ze społecznością, z młodzieżą. Jedną z takich inicjatyw jest Szkoła Festiwalu Nauki, którą w zeszłym roku wspólnie z Instytutem Nenckiego, Instytutem Biochemii i Biofizyki zorganizowaliśmy w Międzynarodowym Instytucie. Odbywają się kilka razy w tygodniu zajęcia dla młodzieży, odbywają się wykłady, w których już uczestniczyło ponad 1400 osób. To znów szansa naszego oddziaływania na tę młodzież i na lokalną społeczność. Co zatem reprezentanci lokalnej społeczności i Centra Doskonałości mogą zrobić razem? Mogą promować Ochotę jako Centrum Nauki i Edukacji w Warszawie,
mogą występować do Unii Europejskiej wspólnie o fundusze strukturalne dla kampusu Ochota, mogą prowadzić wspólne inicjatywy wspomagające rozwój kampusu i wspierające lokalne biznesy, mogą wspierać tworzenie firm sprzężonych z kampusem, informatycznych czy biotechnologicznych. Przed dzisiejszym wystąpieniem miałem sen. Śnił mi się kampus Ochota za lat 10. Tłumy radosnej młodzieży, uczącej się na trawnikach i odpoczywającej, mówiącej różnymi językami świata. Bezkolizyjne przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe, powodujące, że nasz kampus stanie się jednym organem dostępnym bezpiecznie z jednego miejsca dla drugiego. Prywatna policja czuwająca nad naszym bezpieczeństwem, a nie zakładająca blokady na koła samochodów. Równe chodniki dla pieszych, także starsi i matki z dziećmi mogą się przemieszczać bezpiecznie. Bary, kafejki, parkingi dla rowerów, centrum sportowe z basenem, z parkingami, z basenem, kortami tenisowymi, z boiskiem, z salą gimnastyczną. Dzięki temu tworzy się miejsce dla rekreacji i sportu. Widziałem w tym śnie, tak sobie wyobrażałem, radość i spokój ludzi tu żyjących i pracujących, czujących, że jest to miejsce przyjazne ludziom. Tak może się stać. Jak widzą Państwo, mamy bardzo wiele do zrobienia i myślę, że nie powinniśmy czekać. Dziękuję bardzo. Tutaj nowoczesna biotechnologia była wspominana kilkakrotnie. Na tym przezroczu Państwo macie symbolicznie ją zilustrowaną w obszarze, który ogólnie dotyczy medycyny po lewej stronie i szeroko pojętego rolnictwa czy wytwórczości żywności po prawej stronie. Ta dziedzina rozwija się niesłychanie szybko. To jest obok informatyki, obok technologii komputerowej najszybciej rozwijająca się dziedzina we współczesnym świecie. I ona jest w zasadzie oparta o umiejętności młodych ludzi. Tutaj starsi profesorowie niewiele są w stanie zrobić poza formułowaniem ogólnych idei. Tę rzecz napędzają młodzi ludzie. I ona potrzebuje stałego dostarczania znakomitej kadry. Nasz kampus obok, który jest tu zilustrowany mapką, obok działalności naukowej jest też swoistym zagłębiem kształcenia kadry. To jest w gruncie rzeczy Centrum Studiów Zaawansowanych, nie nazwane oficjalnie. Swoiste niezależne Centrum Doskonałości Kształcenia. Ponieważ, tak jak powiedziałem, nie wystarczy w tej chwili kształcić wyłącznie na poziomie stopni magisterskich. Sytuacja nauki, sytuacja technologii na świecie wymaga kształcenia również na wyższym poziomie, na zaawansowanym poziomie i te studia zaawansowane są najbardziej na świecie zasobne w uzdolnionych ludzi. To stamtąd pochodzą ci ludzie, którzy, jak powiedziałem, napędzają przemysł biotechnologiczny, informatyczny i wiele innych nowoczesnych przemysłów. Tutaj na kampusie Ochota mamy cały szereg placówek. To są zarówno placówki Akademii Nauk, jak i placówki Uniwersytetu Warszawskiego, jak i placówki Akademii Medycznej, w których prowadzone są studia doktoranckie, specjalna forma kształcenia podyplomowego. I żeby Państwu zilustrować, tu zaznaczone kółkami są te placówki, w których studia są prowadzone. Jak to wygląda ilościowo? Proszę spojrzeć, liczba doktorantów w różnych fazach przewodu doktorskiego na dzień dzisiejszy, tylko z dziedziny, która ściśle się łączy z biotechnologią, tą wspomnianą wyżej, ta ogólna liczba jest w zasadzie większa tutaj. To jest 110 osób na Wydziale Biologii UW, to jest 72 osoby w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, 56 osób w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nęckiego, 15 osób w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej 12 osób, w Akademii Medycznej ponad 20 osób, 8 osób w interdyscyplinarnym studium Centrum Modelowania, a razem blisko 300 osób kształconych na poziomie zaawansowanym w tym niewielkim stosunkowo obszarze. To jest ogromna liczba dla osób, które nie zdają sobie sprawy ze skali. Ja chcę powiedzieć, że to jest prawdopodobnie największe centrum kształcenia podyplomowego w tych dziedzinach, nie tylko w Polsce to nie ma żadnej wątpliwości, ale również w obszarze Europy Centralnej i Wschodniej. Dziękuję bardzo.